Teraz wojna siedmioletnia, o której już wspomniałam. 1756-1763, bezpośrednio poprzedzająca już wydarzenia tragiczne dla Polski. W tej wojnie mamy już, jesteśmy po przewrocie przymierzy. W przymierzu jest Francja z Austrią i trzeci przymierzeniec jednej ze stron wojny to jest Rosja. A z drugiej strony jest Anglia, są Anglia i Prusy. Jak to się stało, że Rosja, to był jedyny wypadek w XVIII wieku, na kilkanaście lat zrywa z Prusami? Ano, panująca wówczas Elżbieta Piotrówna przekonała się, że Prusy, na których zabór, na zabór, przez które Śląsk patrzyła obojętnie, nie poprzestają na objęciu, na zdobyciu, nie poprzestały na zdobyciu Śląska, tylko zaczęły budować sobie wpływy na dwóch terytoriach, które Rosja traktowała jako wyłącznie swoją własność, w Rzeczypospolitej i w Szwecji. Wobec tego w Petersburgu zapadła decyzja, aby powściągnąć pruską mocarstwowość. Austriacka suflerka o konieczności wspólnego uderzenia na Prusy znalazła zrozumienie i wojna siedmioletnia to jest okres, kiedy po raz pierwszy i ostatni Austria miałaby szansę może odwojować Śląsk. W 1761 roku wojska sprzymierzonych znalazły się na przedmieściach Berlina, no ale na zimę wojny przerywano i wobec tego to uratowało trochę Fryderyka II na parę miesięcy, a 5 stycznia 1762 roku zmarła imperatorowa Elżbieta. Jej następca, Piotr III, Holstein-Gottorp, był fanatycznym już imperator, bo od 1721 roku Rosja jest cesarstwem, był fanatycznym wielbicielem Fryderyka II. Nie tylko natychmiast wycofał Rosję z wojny, ale zwrócił Prusom wszystkie zajęte ich terytoria, bo to i Prusy wschodnie były zajęte, i znaczna część Pomorza Brandenburskiego, i duża część właściwej Brandenburgii, tej leżącej już w Rzeszy. Piotr nie zdołał swoich szaleństw pociągnąć dalej, bo został zrzucony z tronu przez własną małżonkę Katarzynę, która w lipcu 1762 roku objęła tron, ale Katarzyna nie zamierzała już prowadzać Rosji z powrotem do wojny. To dowodzi, jak płytki był konflikt prusko-rosyjski i przekonanie w Rosji, jak głęboko zakorzenione w Rosji przekonanie, że Prusy stanowią jej naturalnego sojusznika w obliczu wspólnych interesów Rzeczypospolitej. Katarzyna jeszcze w czasie wojny siedmioletniej, z której Rosja się, jak powiadam, separatystycznie wycofała, zapewniła Fryderyka II, że jak zakończy wojnę i okaże chęć, to będzie miał szansę na powrót do przymierza z Rosją. To znaczy, imperatorowa rosyjska doszła do wniosku, że istnieją przesłanki, dla których Prusy są najlepszym rosyjskim sprzymierzeńcem, a do Austrii trzeba się obrócić tyłem, no bo nie było możliwe w tym czasie, nie była możliwa przyjaźń z obydwoma śmiertelnie skłóconymi państwami niemieckimi. I rzeczywiście była przesłanka tego pokoju, tego przymierza, mianowicie zbliżająca się polska elekcja. Wiadomo było, że August III dożywa swoich dni, będzie elekcja, Rosja, tak jak w 1933 roku, chciała mieć króla ze swojej łaski. A do tego Katarzyna uważała, że najlepiej będzie jej służyła przyjaźń pruska, oba państwa będą czuwały nad tym, aby tutaj się stało zadośćwoli Petersburga. Z tym, że Rosja osiągnęła swoje cele z wojny siedmioletniej. Prusy po wojnie siedmioletniej były rosyjskim petentem. I do końca życia już Fryderyk II Wielki wiedział, że nie wolno mu narazić swojego państwa Rosji. To były zupełnie inne stosunki niż wcześniej. Gdy tylko Rosja w 1762 roku wycofała się z wojny, Austria, która miała dotąd nadzieję na to, że Śląsk utrzyma się w jej rękach, zaczęła dostawać od Prusaków tęgielami. I musiała zakończyć rychło wojnę siedmioletnią,
przyznaniem cudu domu brandenburskiego, czyli uznaniem, że Śląsk jest ruskim terytorium. Austria wyszła z wojny siedmioletniej nie tylko bez nabytków, ale tragicznie zrujnowana finansowo. To będzie przesądzało o wierności tego państwa przez najbliższe kilkadziesiąt lat. I wyszła z tej wojny taka zrujnowana w obliczu przyjaźni, wskrzeszonej na nowo przyjaźni polsko-rosyjskiej. Najczarniejsze scenariusze w Wiedniu rysowano. Między innymi scenariusz rozbioru Polski. Gdy tylko zmarł, między Rosją i Prusy rzecz jasna, gdy tylko zmarł August III, Kaunitz do Marii Teresy, Marii Teresie na mapie pokazywał, jakie to tereny weźmie sobie Fryderyk II, a jakie Rosja. I w tej rozmowie padły znamienne słowa. Gdyby nawet zaproponowano nam współudział w tym rozbiorze, powinniśmy zrzec się tego, entzadem, bo zdobycie ziem za Karpatami, nawet gdyby to było duży, gdyby to był duży teren, nigdy by nie wyrównało zysków Prus, na przykład ze zdobycia Pomorza Gdańskiego, ze scalenia państwa. No, bardzo się to ładnie mówi, ale jak w 1771 roku Rosja i Prusy zaproponowały Austrii udział w rozbiorze, to przez rok trwał targ, bynajmniej nie o to, czy nie udałoby się z rozbioru rozbioru odsunąć, tylko o to, aby Austria dostała odpowiednio dużo. A potem, gdy wojska austriackie zajmowały terytoria polskie, to z gorszącą łapczywością chwytano na Podolu znacznie więcej niż przewidywał traktat podziałowy petersburski z 5 sierpnia 1772 roku. Francja. Jak powiedziałam, Francja właściwie Polskę znacznie wcześniej już skreśliła z terenu swojego zainteresowania, a po wojnie siedmioletniej, z wojny siedmioletniej wyszła równie zrujnowana jak Austria. Straciła najważniejsze posiadłości w koloniach z Kanadą na czele. I rygorystycznie kierujący francuską polityką książę Choiseul zarządził redukcję zaangażowania francuskiego w środkowej i wschodniej Europie. Nie jest z tym sprzeczne to, że konfederatom barskim Francuzi przez dwa lata 1770-72 udzielali wsparcia. Bo to nie było wsparcie dla Polski. To było wsparcie po to, aby do walki z konfederatami wyciągnąć więcej wojsk rosyjskich z frontu tureckiego. Bo właśnie toczyła się wojna rosyjsko-turecka i dać temu ważniejszemu niegdyś sojusznikowi Francji, jakim była Turcja, ważniejszemu niż Polska, trochę wytchnienia. Polska przestała być od dawna celem polityki austriackiej. Owszem, Choiseul uświadamiał sobie, że rozbiór Polski znacząco wzmocni pozycję Prus, Rosji i Austrii, co oznacza relatywne słabnięcie Francji. Ale Francji nie stać było na ryzykowanie wojny, po przegranej wojnie siedmioletniej. Jeśli gdzie się angażować, to w koloniach z Anglii. No i wreszcie Anglia. Anglia nie miała żadnych interesów w Polsce od dawna. W wojnę siedmioletnią zaangażowała się przeciwko Rosji poniekąd przez przypadek. Gdy ta wojna się skończyła, Anglia zaczęła robić wszystko, aby powrócić do dobrych stosunków z Rosją. I dostała warunki, bo to już nie była ta Rosja Piotra I czy potem Elżbiety, tylko to była w wojnie siedmioletniej Rosja wychodzi jako najsilniejsze mocarstwo lądowe Europy. Warunki dwa postawiła Katarzyna Jerzemu III, jeśli Anglia chciałaby mieć z Rosją przymierze. Pierwsze, finansowanie wojny rosyjsko-tureckiej, czyli finansowanie zdobycia przez Rosję dużych terenów nad Morzem Czarnym. Drugie, finansowanie przyszłej polskiej elekcji, bo rokowania toczyły się w latach 1762-3, wtedy się zaczęły tuż po zakończeniu wojny siedmioletniej dla Rosji. Anglicy od dawna mówili, że ani Polska, ani Turcja nie stanowią terenu zainteresowań angielskich. Anglii jest obojętnie, co się na tych terenach stanie. Wobec tego do przymierza nie doszło, ale traktat handlowy z Rosją Anglicy zdołali zawrzeć w 1766 roku.
na gorszych warunkach niż w 1934, ale i tak cenny. Zapłacili za to z góry, a konto, mianowicie finansowaniem rosyjskiej interwencji w Szwecji w 1765 roku, to znaczy przywracania tam rosyjskiej hegemonii, bo Sztokholm się zaczął spod tej hegemonii wysuwać. Tu widać, jaką potęgą jest Rosja. I teraz tak trzeba powiedzieć. Polską od dawna nikt się w Europie nie interesuje, poza Rosją i Prusami. Nikt nie ma w niej interesów. Rosja jest potęgą, z którą wszyscy chcą być w dobrych stosunkach. Państwa, które mogłyby nie być zainteresowane wzrostem sił Rosji, są bardzo słabe, te mocarstwa, które mogły być zainteresowane, znaczy Austria i Francja. Anglia jasno mówi, że nie ma w Polsce interesu. Gdy dojdzie do rozbioru, nie będzie miał kto Polski ratować. Gdy jesienią 1772 roku na wiadomość o rozbiorze wysłannik króla polskiego Sawery Branicki zjawił się w Londynie z prośbą o pomoc, usłyszał, oprócz wyrazu współczucia, szczere wyznanie, cytuję: w waszym wypadku pomoc wymagałaby zaangażowania w wojnę, a tą Wielka Brytania nie jest zainteresowana. Gorzej było jeszcze z Francją, ponieważ gdy się zjawił Branicki zjawił się u pierwszego ministra francuskiego, to ten traktował go w sposób wyraźnie upokarzający, po to, żeby przykryć niemoc Francji. Akceptacja przez Anglię i Francję rozbiorowego gwałtu z 1772, gwałtu dokonanego przez trzy mocarstwa na Polsce, dowodziła, że naga siła rozbiorców mogła nie liczyć się z prawem międzynarodowym. Nic dziwnego, że rozbiór wywołał panikę wśród mniejszych państw Europy, zwłaszcza w Rzeszy Niemieckiej. Przykład tej części rosyjskiej elity, która na pierwszym rozbiorze się ogłowiła, okazał się bardzo pociągający. Już 4 lata po rozbiorze kolejny faworyt Katarzyny II, Grigory Piationkin, który jeszcze w 1772 roku nie był przy carowej i nie zdążył się załapać na te tereny zajęte Polsce, na to, żeby tam dostać odpowiednie ziemie dla siebie i swojej klienteli. Przykład ten okazał się pociągający, skoro Piationkin już w 1776 roku sondował możliwości zaboru Ukrainy. Ale Katarzyna była po rozbiorze zwolennikiem utrzymania tej części Rzeczypospolitej, która została po okrojeniu, a okrojono nas o 1/3, w dawnym wariancie Piotra, to znaczy pod jedyną rosyjską władzą, ale integralnie. W Prusach nabytki z 1772 roku tylko zaostrzyły apetyty. Oznaczało to, że pierwszy rozbiór stanowił precedens, który może się powtórzyć. I nie trzeba będzie się liczyć z żadnym sprzeciwem. Dziękuję bardzo.